Disneyland to naprawdę wspaniałe miejsce, które pozwala nam spełnić swoje dziecięce marzenia. Na świecie istnieje aż 6 tych magicznych parków rozrywki. Są one ogromne i bardzo szczegółowo zrobione. Pracownicy Disneylandu dokładają wszelkich starań, aby goście nie musieli się o nic martwić i świetnie się bawili. Są jednak pewne sprawy, o których nie wolno im mówić, a goście nie powinni o nich wiedzieć. W dzisiejszym odcinku odsłonimy trochę rąbka tajemnicy i zdradzimy Wam kilka z nich. Zapraszam do oglądania. Ochroniarze udają gości. Te, jak się mówi, najszczęśliwsze miejsca na Ziemi są pełne przejażdżek i kolorowych postaci. Disneylandy są ogromne i wymagają specjalnych środków bezpieczeństwa. Ochroniarze chodzą po całym parku, ale większości z nich nie widać. Oczywiście niektóre zabezpieczenia są łatwe do zauważenia, przykładowo wykrywacze metali czy kamery. Ale pracują tu też osoby, które działają incognito. Disney zatrudnia tajnych ochroniarzy przebranych za turystów, którzy spacerują po parku w zasadzie przez cały czas. Jeśli ochrona musi zwrócić komuś uwagę, podchodzi do gościa w dwie osoby, aby nie robić zamieszania. Nie chcą tym samym psuć zabawy innym odwiedzającym. Disney ma również pracowników, którzy kontrolują bezpieczeństwo przy wejściach do parku w szczególnie podstępny sposób. Tajna ochrona chodzi wokół parku. Jeśli zauważy, że ktoś robi coś, co wydaje się podejrzane, natychmiast zaczyna go śledzić, aby sprawdzić, co się dzieje. Jak widać, goście Disneylandu są mocno inwigilowani, ale wszystko po to, aby dobrze się bawili i czuli się bezpiecznie. Pracownicy nie mogą wyjść z roli. W Disneylandach pracownicy, którzy odgrywają jakieś postacie, nie mogą mówić, że faktycznie nimi są. Nie mogą też mówić gościom, że są aktorami i odgrywają te role. Członkowie obsady mogą jednak powiedzieć komuś, że znają się z tymi postaciami. Na przykład przebrana osoba może powiedzieć, że w tym tygodniu spędzała dużo czasu z kaczorem Donaldem. Pracownikom zdecydowanie nie wolno też publikować jakichkolwiek informacji o swojej pracy w internecie. Niektórzy nawet przez to nie korzystają z portali społecznościowych. Dzieje się tak, ponieważ jeśli pracujesz w Disneyu, najważniejszym zadaniem jest utrzymanie poczucia, że Disneyland jest zupełnie innym bajkowym światem. Trzeba tak mocno wczuć się w postać, aby małe dzieci nie dowiedziały się, że to, z kim rozmawiają, to jacyś przebierańcy. W każdym parku zawsze jest 7 lub 8 osób spacerujących w kostiumie myszki Miki. Ale kiedy ktoś zapyta, ile tu jest myszek Miki, zawsze należy odpowiedzieć, że jest tylko jedna. Surowa selekcja pracowników. Disney ma wiele wymagań co do wyglądu fizycznego swoich pracowników. Włosy damskie muszą mieć klasyczny styl i naturalnie wyglądający kolor. Kobiety mogą mieć pasemka, ale ich fryzura musi być subtelna, dobrze ułożona i zakrywać całą głowę. Jeśli chodzi o mężczyzn, ich włosy nie mogą zakrywać uszu, ani być wystarczająco długie, aby sięgać do ramion. Mężczyźni mogą mieć zarost, ale musi on być schludny i nie może być dłuższy niż 0,5 cm. Istnieją również bardzo szczegółowe zasady dotyczące paznokci. Paznokcie nie mogą wystawać poza opuszki palców, a pracownicy nie mogą nosić lakieru ani hybryd czy żeli. A co z tatuażami? Jeśli chcielibyście pracować w Disneylandzie, możecie mieć tatuaże, ale muszą być całkowicie zakryte, czy to ubraniem, czy makijażem. Zaskakujące jest też to, że pracownicy mają surowy zakaz noszenia okularów przeciwsłonecznych, jeżeli nie mają zakrytej twarzy jakimś kostiumem. Specjalny system usuwania śmieci. W Disneylandzie wprowadzono wiele rewolucyjnych rozwiązań, aby goście nie widzieli niczego, co musi się dziać za kulisami, aby park poprawnie działał. Sprzątanie czy wyrzucanie śmieci jest tutaj solidnie zamaskowane. W parkach są tunele, których prawdopodobnie nigdy nie zobaczycie. W każdym Disneylandzie istnieje zestaw tuneli użytkowych, który jest wykopany pod ziemią. Te korytarze pozwalają pracownikom szybko przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego, nie będąc widocznym. Służy to również do magicznego usuwania śmieci z dala od wzroku gości. W Magic Kingdom na Florydzie Disney ma bardzo wyjątkowy system usuwania odpadów. Istnieje tam system zbierania śmieci AVAC, co oznacza automatyczny system zbierania próżniowego. To podziemna instalacja pomp próżniowych z 17 punktami zbiórki. Co 15 minut śmieci są zasysane prędkością 100 km na godzinę do zagęszczarki. Tam kosz jest kompresowany, a następnie usuwany.
Co więcej, pracownicy dostają premię za zbieranie śmiecia, jeśli jakiegoś zobaczą na ziemi. Jednak kluczowe jest, aby zebrać go w sposób niezauważony przez gości. Każdy pracownik jest szkolony w zakresie zbierania śmieci bez zatrzymywania się. Nie wolno tam pokazywać palcem. Jeśli kiedykolwiek byliście w parku Disneya, prawdopodobnie przegapiliście dziwną rzecz, którą robią prawie wszyscy pracownicy. Wskazują oni coś dwoma palcami. Tak naprawdę to wręcz nie wolno im używać tylko jednego palca do wskazywania jakiegoś kierunku czy atrakcji, gdy są o nie zapytani. Punkt ten jest częścią szkolenia dla nowych pracowników Disneya. Dlaczego? Przede wszystkim ogólnie niegrzeczne jest pokazywać na kogoś palcem. Ponadto w niektórych kulturach wskazanie palcem wskazującym jest uważane za obraźliwe. Dzieje się tak w krajach takich jak Tajlandia czy Indonezja. Często to używanie otwartej dłoni jest najlepszym sposobem na zwrócenie na coś uwagi. Pracownicy Disneya muszą jednak używać dwóch palców. Prawdopodobnie wzięło się to z czasów, kiedy sam Walt Disney jeszcze żył. Widać to, gdy wraca się do starych zdjęć, na których pokazuje on różne atrakcje, trzymając w dwóch palcach papierosa. Symbol ten, jak widać, pozostał do dziś. Woda tam jest strasznie brudna. Wodne drogi w Disneylandzie, takie jak Rivers of America, mają wodę, która wydaje się niebieskawo-zielona. Czy to są jakieś efekty specjalne, czy po prostu woda jest naprawdę brudna? Może to być jedno i drugie. Woda jest celowo zabarwiona na zielono. W czasach Walta Disneya chciano, żeby gość uwierzył, że jest na XIX-wiecznym parowcu i płynie po głębokiej wodzie. Jednak w rzeczywistości zbiornik jest dość płytki, a statek porusza się po mechanicznym torze. Dzięki temu, że woda jest brudna, wcale tego nie widać i ma się wrażenie, że jest dużo głębiej. Woda jest mocno chlorowana, aby usunąć szkodliwe bakterie. Dodawane są również specjalne chemikalia, aby zapobiec rozmnażaniu się komarów. Jednak szalone przejażdżki wraz z dużą ilością jedzenia i napojów to recepta na wymioty. Wielu gości wybiera właśnie wodę do pozbycia się tego, co zalega im w żołądku. Nie może więc być tam czysto. Barwienie wody uniemożliwia również zobaczenie tego, co jest na dnie. Mówi się, że za każdym razem, gdy rzeki są opróżniane w celu konserwacji, pracownicy znajdują tam najbardziej absurdalne rzeczy. Przykładowo na dnie leżały już wózki inwalidzkie, wózki spacerowe i wiele innych rzeczy, które przypadkowo mogły tam wpaść. Pracownicy często protestują. Od lat tajemnicą Poli Schnella jest fakt, że Disney nie traktuje swoich pracowników zbyt dobrze. Na przykład w 2008 roku myszka Miki Dzwoneczek i około 1000 innych osób mocno się na firmę zdenerwowało. Zorganizowali protest, który wstrzymał ruch uliczny w Anaheim w Kalifornii. Związek reprezentujący pracowników trzech hoteli Disneylandu przemaszerował od hotelu do wejścia do Disneylandu, próbując wywalczyć lepsze świadczenia. Członkowie związku, którzy reprezentują pracowników, spędzili wiele miesięcy na rozmowach kontraktowych z kierownictwem firmy. W tym czasie około 3000 ludzi pracowało tam bez umowy. Jaki był powód tego protestu i długich negocjacji? Jak się okazało, Disney chciał zatrudniać nowych pracowników za niższą pensję i sprawić, by płacili większe składki na opiekę zdrowotną. Wówczas głównym powodem pracy dla Disneya były właśnie tanie ubezpieczenia zdrowotne. Możecie więc sobie wyobrazić reakcję ludzi, gdy Disney chciał je podwyższyć. Zarabia się tam grosze. Firma Disneya oferuje magiczne przeżycia milionom ludzi w swoich parkach rozrywki. Kiedy przeciętna rodzina wydaje ponad $6300 na tygodniową podróż do parku, nic dziwnego, że Disney zarabia olbrzymie pieniądze. Biorąc pod uwagę zyski Disneya, może być zaskoczeniem, że wiele osób odpowiedzialnych za ten magiczny świat na co dzień ledwo wiąże koniec z końcem. Płace w Disneylandzie na niektórych stanowiskach są o 68% niższe niż średnia krajowa. Zarabia się tam niewiele ponad $1000 na miesiąc. Niestety problem ten sięga aż samych początków samego Walta Disneya. Kiedy rysownicy Disneya po raz pierwszy próbowali stworzyć związek zawodowy w 1941 roku, Disney na to nie pozwolił i wszystkich zwolnił. Mają specjalne odkurzacze. Choć to szokujące, to pracownicy Disneya znajdują mnóstwo ludzkich prochów na terenie parku. Dlaczego? A to dlatego, że marzeniem wielu jest ten ostatni spoczynek właśnie w tym magicznym miejscu. To dlatego Disney potrzebuje odkurzaczy o wyjątkowo dużej mocy.
Według pracowników mniej więcej raz w miesiącu ktoś wysypuje gdzieś prochy w parku. Oczywiście każdy przyłapany na tym jest natychmiast z niego wyrzucany. Kiedy zostanie to wykryte podczas przejażdżki, pracownicy Disneya mówią gościom, że atrakcja jest zamykana z powodu problemów technicznych. Następnie prochy są odkurzane za pomocą silno ssących odkurzaczy o dużej mocy. Jak się okazuje, ludzie kombinują na różne sposoby, aby przemycić prochy bliskich do parku. Wsypują je do butelek lub umieszczają je w puderniczkach. Pracownicy mówią szyfrem. HEPA to jeden z tajnych kodów w Disneylandzie, który mówi właśnie o tym, że gdzieś znaleziono ludzkie prochy. Istnieje jednak wiele innych haseł, dzięki którym pracownicy wiedzą, czym należy się zająć przy jednoczesnym niepokojeniu gości. Przykładowo, gdy ktoś gdzieś zwymiotuje, uruchamiany jest kod V. Gdy ktoś w parku zachowuje się niestosownie, mówi się o nim, że jest wartościowym gościem. Jeśli usłyszycie kiedykolwiek kod Winnie, to natychmiast opuśćcie basen, bo prawdopodobnie ktoś do niego właśnie narobił. Na tym kończymy ten odcinek. A czy Wy byliście kiedyś w Disneylandzie? Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać, czy spotkaliście się z czymś z naszej listy. A jeżeli kiedyś się tam wybierzecie, to zwróćcie na nie uwagę. To wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!